W związku z decyzją wojewody z dnia 26 października dyrekcja powiatowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej podjęła decyzję o utworzeniu oddziału dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Wodzisławiu Śląskim. 26 października otrzymaliśmy decyzję wojewody śląskiego, która nas zobowiązuje do utworzenia łóżek dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na COVID-19 i stąd taka decyzja, żeby takie łóżka w szpitalu utworzyć i zabezpieczyć pacjentów, którzy mają ten dodatni wynik testu. Oddział leczący osoby chore na COVID-19 dysponuje 20 łóżkami, w tym z 5 łóżkami respiratorowymi. Uruchomiliśmy te łóżka. Już w tej chwili mamy 20 pacjentów w tym oddziale. Funkcjonuje. No i zobaczymy, jak będzie dalej sytuacja wyglądała. Szpital jest w stanie nieznacznie zwiększyć ilość łóżek. Jesteśmy w stanie zwiększyć o kilka łóżek tą ilość, jeżeli chodzi o jakąś sytuację, gdyby trzeba było zdecydowanie tą liczbę łóżek zwiększać, to będziemy to musieli niestety robić kosztem innych łóżek szpitalnych, bo nie mamy niestety pomieszczeń na tyle, żeby móc poszerzać tą ilość łóżek. W izbie przyjęć i pozostałych oddziałach funkcjonować będzie także 18 miejsc obserwacyjnych skierowanych dla osób, u których podejrzewano zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Z uwagi na decyzję wojewody śląskiego nakładającą na szpital obowiązek utworzenia oddziału dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem na 3 miesiące do 27 stycznia 2021 roku, czasowo zostaje zawieszona działalność oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego w Redutowach. Jednocześnie dyrekcja informuje, że świadczenia zdrowotne z zakresu chorób wewnętrznych zabezpieczane będą przez szpital w Wodzisławiu Śląskim. Szpital w Redutowach nadal będzie udzielać na dotychczasowych zasadach świadczeń na oddziale pediatrycznym i rehabilitacyjnym oraz w tamtejszych poradniach.